Brrr, ale tu jest zimno. Co jest? Smysl Team? Jak to wygląda? Wow, szalik? Ale długi, naprawdę solidny. Czapka, jaka mięciutka. Wow, ej, dobrze mi siedzi. Nawet te rękawiczki tutaj były. Ale dopasowane, jeszcze minka uśmiechnięta. Może być. Nawet skarpetki. Przymierzmy, zobaczmy. Bum, całkiem wygodne. Ile minek tutaj jeszcze jest? Zestaw zimowy Smysloa, dostępny na sklepie smysl.pl. Gwarancja wysyłki do 19 grudnia, także pospiesz się. Zobaczcie, widzowie, gdzie jesteśmy, gdzie się znajdujemy, bo to nie jest normalny świat, tylko z Lego. To jest świat z Lego, patrzcie. Na razie zaczynamy od Bedrocka. I tak wygląda Bedrock. Serio, on jest biały. Nie wiem, czy wiecie, skała macierzysta, czyli to jest Bedrock, wygląda na czarno. I nie wcale tak, ale to jest Lego Bedrock, widzicie? Tak on tutaj pisze i mamy różne dostępne bloki w środku z Lego. Czyli wszystko jest Lego. Jeszcze my nie jesteśmy, ale może się później zmienimy. Nawet niebo mamy z Lego. No nie, może bardziej realistyczne. No tak bajecznie wygląda. Bajecznie jest, no niebo jest realistyczne, ale reszta jest Lego. No to zaczynamy, konkurs budowania. Uwaga, kto wygra w konkursie budowania z Lego, to dostanie wszystko. Dobra, nie, może... Jak wszystko? Co to znaczy wszystko? Tylko nie moje rzeczy sklepu. Ja nie daję rzeczy sklepu, nie daję. Nie ma, za darmo nie ma nic, Sebek. Jak to nie? Wszystko to wszystko. O nie, Sebek by chciał wszystko z mojego sklepu. A ej, a powiedz, co byś chciał najbardziej? Bo coś mam szalik, nowego. Szalik, kubek, rękawiczki, skarpetki, o, koszulkę i bluzę. Słuchajcie, Sebek powiedział szalik. No to zobaczcie, co mam. Szalik już dostępny na sklepie! Woohoo! Taki właśnie jest szalik Smysl Team. Jest już dostępny na moim sklepie. To jest wielka nowość. Gigantyczny szalik Smysloa, widzicie? Jest taki wielki i już dostępny. Dostępny, zapraszam, możecie wejść zobaczyć i sobie kupić, kto by oczywiście chciał. Szalik dostępny, rękawiczki dostępne, tak samo są, patrzcie, rękawiczki i też czapki. Cały zestaw jest zimowy, jak się ja się dzisiaj ubiorę. Normalnie będzie mi teraz cieplutko. No to zaczynamy, czekajcie, bo jeszcze krzywo dałem, ale zaczynamy konkurs budowania. Szybciutko, bo czasu już nie ma. 3, 2, 1, start! Dawajcie, lecimy! I budujemy pierwszy domek. Normalny domek w Minecrafcie, ale z Lego. Czekaj, tu jest cień. Ja wolę po prawej, z tej strony będę. O, wypad, ej, ja tutaj będę. Ja tutaj będę, słyszysz? Dobra, stąd. To ja idę tutaj obok. Bo tu jest po słońce lewej. Piękne. W ogóle jak ten Minecraft wygląda? Zobaczcie, trawę mamy z Lego. Widzicie to? To są normalnie kółka takie jakby z Lego. Jak to w ogóle wygląda? Jakie mamy przedmioty, itemy, rzeczy? Wow, ej, kozacko to wygląda. Weźmy sobie na przykład schody jakieś. Budujemy domek, czyli przy domku mogą być schody, oczywiście. Patrzcie, nawet układanie, dźwięk jest taki idealny z Lego. Lol. Nadajmy sobie jeszcze tutaj. To weźmy jeszcze, dajmy te schodki. Tutaj postawmy sobie, patrzcie. Ale mój domek będzie wyglądał, zobaczysz. Jak przyjdziesz, to nie dowierzysz. Kto zrobi lepszy domek, ten wygrywa. Możemy się założyć o diamenty i 1000 złotych. Będę bogaty. No to zagła. Bo ja to wygram. Ja to wygram. Słuchajcie, widzowie, będę oszukiwał. I oni o tym nic nie będą wiedzieli. Bo w Lego coś pokażę wam. Na razie budujmy, tak postawiajmy, jak to w ogóle wygląda. Ej, dobra, to jest mocne i to serio mocne. Dobra, weźmy sobie, postawmy. Kliknijcie, widzowie, też łapeczkę w górę. Możecie zostawić łapeczkę w górę uśmiechniętą. Halo, kto mnie widzi uśmiechniętego? To klika łapeczkę z szalikiem. Czekaj, ja sobie szalik poprawię. O, tak się zawinę, patrzcie. Normalnie tak możemy się zawinąć, bo jeszcze mam tutaj świąteczną bluzę, też dostępna na sklepie. Uwaga, klikamy! Wysoką minkę! Puu, czyli łapeczkę teraz! Halo, o, teraz. Jest, klikamy taką właśnie. Kliknijcie tam na dole, to będę wdzięczny. Dziękuję! Dobra, weźmy teraz się skupę na tym budowaniu, bo oni mnie pewnie wyprzedzili. Zobaczmy, co oni tam robią. Podlećmy sobie. Ja się nie spieszę, bo będę oszukiwał. Będę oszukiwał, ale zobaczmy Sebek. Uuu, Sebek co robi? Z Lego domek. Zobaczmy tutaj Patrycję. Wow, Patrycja robi takie rzuty jak ja. Ej, to wygląda dosłownie jak ja. Ja w żółtej czapce i w żółtym szaliku. Dobre. No, ale to jest mój kolor. Ona mój kolor wzięła specjalnie, bo pewnie chce wygrać. To ja wezmę. Jak tam idzie, chłopaki? Ja wezmę i biały. Dziewczyny. Dobrze idzie, jak coś to mutuje mikrofon też czasami, żeby oni mnie nie słyszeli. Sebek, dobrze idzie, Sebek. A, dobra, no to lecimy. Ja jeszcze tu potrzebuję kupę czasu, nie? Żeby to skończyć. Co? Kupę czasu? Nie ma czasu, to tylko ostatnie 2 minuty i już koniec.
koniec. Jak to nie ma czasu? Jakie 2 minuty? Przecież to długo się buduje, to nie tak szybko. Długo się buduje? Co nie? Ej, co tutaj jeszcze mamy? Mechanizm redstone? Ej, proszkowany redstone to wygląda tak? Co? Ale jazda... Co jest? To jest proszkowany redstone? Serio, redstone wygląda tak w postaci Lego? Lol, ej, dobre. Ja się wkurzyłem, patrzcie teraz. Się zdenerwowałem teraz. Weźmy sobie, wpiszmy tutaj na czacie schem load domek 1-1, boom, enter. Załadowałem coś. Zobaczcie tam na dole, jest taki domek 1-1 załadowany. Patrzcie teraz, kąt, okej, okay, pastę, pum, uwaga. Jest. Ja buduję na styk. Na styk wkleiłem, na styk, to by przebiło ścianę. Lol, ale miałem farta. Zrobiłem, a raczej wkleiłem domek z Lego, czyli oszukuję po tym konkursie, pod właśnie budowaniem. Bo ja co będę budował, skoro będę oszukiwał. Zacznijmy, jak w środku jest w ogóle, bo nie widziałem, jak fajnie. Weźmy, czekaj, co jest tutaj narysowane, coś... Co to jest jakieś dziwne? Czekaj, to podniosę. To jest dynia! Dynia narysowana, tak rozumiem. Dobra, a jak to się otwiera? A tu są drzwi! Ja myślałem, że ściana! To są drzwi, jak fajnie tu jest. Zrawa się postawmy pochodnie. Ciekawe, jak wygląda pochodnia Lego. A pochodnia jest chyba normalna, czy nie? Czekaj. O, jest jakaś pochodnia? Nie! Pochodnia jest Lego! Też patrzcie, pochodnia z Lego, lol! Dobre, postawmy sobie pochodnie, żeby mieć tutaj jasno. A czekaj, jest jakiś glowstone na przykład? Nie, jak to się nazywało? Światło może wpiszmy. Nie. Jak... O, tu jest. Światło w grzyb. A jak świeci, dobra, ale jazda, bierę go. Będzie mi oświetlał pomieszczenie. Dobra, ale fajnie, tu się klimatycznie robi. A zacznijmy, czy jest choinka. Wpiszmy sobie nie ma choinki. Chyba, że tree, czekaj, tak dajmy, nie, też nie ma. A Christmas, nie ma. A święta, o, nie ma. Myślałem, że jest taka choinka. Jak tu jest bajecznie, mam zrobione. Chłopie, nie ma szans, nie ma opcji, żebyś to wygrał, nie? Jak ci idzie, Sebek? No znakomicie, wiesz, jak to fajnie wygląda wszystko? Mi idzie super, ja buduję. Ja buduję, wcale nie oszukuję. No zobaczymy, kto będzie miał lepiej. Nie ma opcji, żebyś ty był lepszy. Ja se buduję, patrz jak ja buduję. Sebek, ja cały czas buduję. No ja też buduję cały czas. Sebek, ja buduję. Ej, ja buduję, cały Ale czas buduję. Ale co w tym dziwnego, przecież ja też buduję. No buduję cały czas. Ej, wiesz jak ciężko idzie? Sero ciężko jest, się buduje, no. Ej, a jak ci idzie, Sebek? No też dobrze. Cały czas do przodu idzie mi tutaj. Ładnie już mam ustrojone. Jeszcze muszę dodać jakieś szkło. No to opowiadaj, jak ci idzie. Opowiadaj. No to ci powiem tak. Okna mam, teraz będę robił. Drzwi wstawione. W środku normalnie będę miał gdzie spać. I wszystko. Kuchnia, nie kuchnia. Piecyk, żeby ciepełko było. Gdzie, no, łóżeczko, żeby mieć gdzie spać. O, super. O, da, podlecę sobie. W sensie ja buduję. Nie, ej, nie ma oszukiwania. Nie podlatuj, nie patrz mi tutaj. Sebek, dawaj. Wow, dobra, fajnie. Ej, no. Widzę cię, co ty robisz? Ej, nie oszukuję, no. To ty nie oszukuj. Ja buduję cały czas. No, no ja widziałem, patrzyłeś się, co ja mam. Jeszcze taki sam wybudujesz. Koniec budowania. Już koniec? Koniec. Tak szybko, no ale dobra, no. Ja jeszcze dokończone nie mam, ale wy pewnie też nie. Koniec budowania. Ja no co, lecimy pierwsze do mnie, czy do Patrycji? Ej, jak coś to ja budowałem, nie w sensie widzowie budowałem, nie? Napiszcie w komentarzu. No, także lecimy, przechodzimy do Patrycji. Teraz oceniamy, najważniejsza punktacja. Patrzymy, co Sebek? Uwaga, Patrycja, co gadam? Patrycja! No, Patrycja ładnie, kolorowo. No, ładnie, mi się podoba. Ej, ogólnie ten domek fajnie zrobiła, no. Ej, dobra, tu ja oceniam, tak, czekajcie, jeszcze będę do środka. Kwiatki, nawet są kwiatki z Lego? Nie wyjść gadaj. Nie mogę. Jak to wygląda? Ej, nawet mamy jakieś kwiatki z Lego. Lol, one się ruszają ładnie, w ogóle. Ładnie, ej, mi deszcz, się. Deszcz pada Lego. Nie, ale deszcz nie jest Lego. No, zobaczmy, jak w środku wygląda. Idziemy się schronić do domu Patty. Jak fajnie, łóżko z Lego. Ej, łóżko jest z Lego, nie wiedziałem też o tym. Podobne. Nie wiedziałem o tym, że łóżko z Lego jest. Panie, no, a można spać? Czekaj, przesuńcie się. Nie, ustawiono punkt do odwracania, nie mogę. Spać tylko w nocy. A, czekaj, time set night, dobra. Enter, idę spać. Ej, śpię w Lego! Dobranoc!
Śpię w Lego, normalnie działa to. Lol. Dobra, weźmy. Ej, nie, nie mamy stać, musimy iść budować. O, Sebek jak zrobił, no, nawet fajnie, fajnie. Zapraszam, zapraszam tutaj do środeczka, zobaczyć jak to w środku wygląda wszystko. No, powiem ci, że nawet mi się podoba ten domek, nie? Masz łóżko. Normalnie spać można tu tutaj. Co? Magiczna... To są latarnie morskie. Ej, magiczna ta klasyru, tak ona wygląda? A, no tak wygląda, bo ona mi oświetla w domu. Jak jest ciemno, ej, to ona mi świeci. To jest dowalony domek i wcale nie jest brzydki. Daję ci 7 na 10. A Patrycji daliśmy ocenę, bo nie pamiętam. Ja Patrycji daję tę szósteczkę. Okej, ja Patrycji daję 7 i Sebkowi 7, dlatego że ich domki mi się podobały. A teraz patrzcie na mój domek! To wow, ja budowałem! Jaki on jest wielki! Ej, co jest grane? Taki ogromny? Smart Snow Team! Dokładnie, to on ja jest budowałem. Dwupiętrowy, czy mi się wydaje? Smart Snow Team! Ale on ma tylko jedno tutaj na dole pomieszczenie, ale dlaczego on jest taki wielki? No to ja budowałem go, sam ja budowałem. Duży domek i nikt ci nie pomagał? To ja budowałem. No, nikt mi nie pomagał, to sam ja robiłem wszystko, no. Ktoś mnie tu śmierdzi, ale idę jeszcze tutaj na drugie piętro zobaczyć. One w środku są puste, ale i to i tak jest za duża budowla, żeby się on sam budował. Puste, bo już nie zdążyłem. Ale to i tak taki wielki domek wybudować w takim krótkim czasie, to jest niemożliwe. Bardzo dużo ciężko pracy miałem. Na serio, no było tak mi ciężko, że ja już nie wyrabiałem. Ja w to coś tutaj nie wierzę, że ty to sam budowałeś, bo to wielki, ogromny, trzypiętrowy dom. Dobra, jak mi dajecie ocenę, dawajcie. No. No za ten domek jestem w stanie 9 dać, bo jest pusty. Jak byłby pełny, to dałbym dychę. 9 dostałem, 9. A ty, Patrycja? No, powiedz, zobaczmy. Patrycja nie mówi, pisze tabliczki, uwaga, uwaga. I zobaczmy, co to będzie. Wygrywam ja pierwszą rundę! I co, Sebek, cieniasie? No, ale ty, bo mnie to coś śmierdzi, nie? Bo ty Sebek chyba tutaj cienias, widzów masz. Sebek, cienias! Nie, moi widzowie nie pomagają mi. Jaki ja cienias jestem, ja fajny domek zbudowałem, ale to, że ty masz większy, to nic nie znaczy. Sebek cienias. No ewidentnie coś przy tym domku śmierdzi. No weźmy teraz, zróbmy może zamek. Zróbmy zamek, to będzie dobre. Zamek budujemy? Budujemy zamek, to będzie kozacko, no. Idziemy, budujemy teraz zamek. A ja dużo czasu będziemy mieli na to, bo nie wiem, jaki wybudować. Tak, mamy trochę czasu, robimy teraz zamek. Zamek może być z spaczone schody, może być z rzeźba kamienna. Zróbmy sobie takie ściany brązowe, ale patrzcie, jak one wyglądają w ogóle. I możemy je łączyć właśnie w ten sposób. Czyli jak stawiamy, to te Lego tak ładnie, wiecie, przykleja się, nie? Łączy się, to jest w ogóle ta trawa, jak wygląda. Ten konkurs jest tak dowalony. I ten Minecraft z Lego, ja lubię Lego, a nie wiem jak wy, napiszcie w komentarzu. A teraz dajmy sobie może łóżko, ej, łóżko z Lego jest takie dowalone. To w ogóle jak to wygląda łóżko? A może łóżko na łóżko, czekaj. A nie, łóżko na łóżko nie można. A nie, można! No tak jak, jakoś tak postawiłem dziwacznie, ale postawiło się łóżko. Daj, i jak tam Sebek ci idzie? No. Ja ci powiem, że ja będę miał taki wielki, ogromny zamek, no i będę miał do niego schody, żeby móc po nim wchodzić, znaczy do Sebek niego, nie? Sebek będzie miał wielkie schody, okej, też się... Ja teraz patrzę bloki sobie właśnie i stawiam teraz bloki różne sobie daję, tu mam jakieś drzwi w ogóle. Nadajmy sobie tutaj kolejne to, dobra, tutaj sobie dajmy tu, okej. Wieża będzie tak ogromna ta moja, że zobaczysz, będzie sięgała niebu. Normalnie, niebu. Do nieba będzie można. Niebu. No, niebu. Jeden tam grzyb, nie? Ej, skrzynia jak wygląda, w ogóle nie widziałem skrzyni. Yeah. I tu też jest w ogóle z Lego, nawet w środku tło jest z Lego. To jest akurat dobre. Dajemy co? Dobra, wiecie co? Ja nie będę się tam walił. Ja się teraz wkurzyłem, patrzcie, uwaga. Schem, load, zamek 4. Pastę, czekaj, tak, weźmy sobie, dajemy pastę, bup, uwaga. Ja, co posta... Nie, to jest zamek? Co to jest? Nie, to jest dom. Nie to wkleiłem. Państwo, tylko tym razem nie oszukuj. No, ej, zniknął, patrzcie jak zniknął, lol, jestem magiczny, patrz to. 3, 2, 1 i znika. Jaka magia, chłopie, jestem czarnoksiężnikiem, nazywają mnie Harry Potter. Mówcie mi dzisiaj Harry Potter. Harry Potter, co to znaczy?
to napisze Harry Potter, temu przyjdę serduszko. Dobra, weźmy się, skupmy teraz. Muszę się skupić, dlatego że trzeba tu wkleić schem, load. Ej, co ty tam mówiłeś, bo coś słabo cię słychać. Nic nie mówiłem, wszystko w porządku. No jak coś, to głośniej mów, bo słabo słychać. Co się stało? Ja buduję, wcale nie oszukuję. Ej, postawiłem wielkie drzwi i nie mogę ich otworzyć. Ja, co tu się stało? To jest za duże, to jest za wielkie. To jest gigantyczne. Ja nie wiem, czy mi w to uwierzą. Ja buduję, patrz jak szybko, No, dajmy sobie tutaj. Dobra, dajmy tu elegancko. To zacznijmy środek. Kraty. A kraty są normalne, nie są z Lego. A wejdźmy do środka. Wow, jak się... W środku jak kozacko dowalono. Tylko nie ma... Ej, co to się pojawia? Co to jest? Jakiś kolor? A, to jest przez kraty. A, dobra. Sebek, jak ci idzie? Sebek? No, drabinkę właśnie stawiam i u góry. Normalnie robię suficik, taki wielki, i będzie na nim taki czubek. Normalnie, no, zobacz, jak w prawdziwym życiu to będzie wyglądać, nie? A ja tu mogę przejść, patrzcie, lol. A jak ja tu mogę przychodzić? To są drzwi, czy nie? Ej, przez taki mały otwór wąski wchodzę, pa. Normalnie mogę... Widzicie? Ej, moja postać się cała nie mieści, a ja wchodzę. Dziwne, co? Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy sobie tutaj, jak to wygląda z tej strony. Co to, woda jest? Woda jaka realistyczna, lol. Ja bym nigdy nie powiedział, że to jest woda w Minecraft. Ej, woda... Jak fajnie płotek wygląda. Woda w Minecraft tak nie wygląda. Nie, tak nie wygląda woda w Minecraft, nie? No, weźmy sobie, dajmy tak. Dowalone to jest. A, tutaj dziura była po prostu. Okej, tutaj to mam, tu mam. Dobra, jak wam idzie? Patrycja. No, całkiem nieźle ci powiem, że w mojej tej będzie płynęła lawa. Haha, ty takiej na pewno nie masz. No, nawet, dobra. Okej, ja mam coś lepszego. No, kończymy za dwie. Jedna, a koniec. Koniec. Ale jak to? No co, no już koniec budowania, no nie ma, no. Czekaj, przecież ja dopiero zacząłem. No to ty odliczaj w takim razie. O, zacząłeś. Ty gadasz sobie, ej, kłamie. Oszukujesz. Kłamca, nie ma jakoś, dopiero zacząłeś. No czekaj chwilę, no to musi jakoś wyglądać, nie? Dyskwalifikacja. Jaka dyskwalifikacja? Dyskwalifikacja to ty zaraz dostaniesz. Cię trzeba wywalić. Dobra, słuchaj, lawę mamy rozlaną, całkiem nieźle to wygląda. To jest lawa? Co to jest? Co? To ci się znowu nie podoba. Lawa, lol, nie widziałem, jak wygląda lawa. Ej, a co, jakieś tam bloki były, czy co to było? Ej, coś miałem w ogóle, co to było? Jakieś bloki miałem. Ej, tu są jakieś gwiazdy. Jo, kto wygląda? Czekaj, zobaczę sobie. To jest kiełkujący amenys. Aha, dobra. Myślałem, że coś jakiegoś lepszego. No, jak tam cebek ci idzie, bo wszystko widzę. No, jest... Co ty widzisz? Nie, da, nic nie widziałem, nie mam, nie. Ej, co ty tam mówiłeś, bo ja słyszałem to, co mówiłeś. No, tutaj, że buduję, nie? Buduję cały czas. Tutaj no to robię... buduj, bo cię noc zastanie, no to sobie nie zrobisz tego. Sobie odliczaj, kończymy budowlę, lecimy do następnej. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! Koniec, dobra, koniec. No to teraz w takim razie patrzymy... I zdążyłeś? No, zdążyłem... zdążyłem zbudować. No dobra. Dobra, i teraz idziemy do Patty, dawajcie. Wow, Patrycja! Ej, dobre, Patrycja Syro dobre. Patrycja Syro dobry zamek zrobiła ogólnie. Patrycja Syro dobry zamek, powiem szczerze. Wow, nie? Ej, no wyszedł, nie? Jak to ładnie wygląda. Powiem szczerze, że ten zamek mi się podoba. Nie jest jakiś może wielki, ale jak ona go zbudowała sama, to jest naprawdę dobry, nie? Więc ja oceniam takie 8 na 10 bym powiedział. Fajny, tylko w środku nic ja też daję 8. Moim zdaniem 8 to jest dobre. W środku nic nie ma, to trochę słabo, że nic nie ma, ale może być. To jest zamek Patrycji! A teraz lecimy do Sebka. Sebek, co to jest? Do mnie zapraszam! Sebek, co to jest? Co to jest? Czekaj, bo nie mogę wylądować. Co to jest, Sebek? No przecież to nie, w ogóle nie wygląda... Zamek to jest! To jest zamek! Zamek z Lego? Czekaj, tutaj wejdę. Wow, lawę ma do lewo. Tak, bo ktoś mi zepsuł, kto mi psuje tutaj! A te miałem postawione płotki. To są drabinki? To są drabinki, no. To są drabinki w Lego? LOL! Tak. LOL!
Ej, jak to wygląda? Drabina z Lego, ja myślałem, że to są jakieś półki po prostu. A to jest drabina, czyli po drabinie, której możemy się wspinać. LOL, ej, dobre to jest, serio. Ładnie wygląda, ładnie, nie? No, bym powiedział, no spoko, no możemy po drabinkach wchodzić. Ale bym nigdy nie powiedział, że to są drabinki. Do samej góry i u góry jest wieża, z której można atakować. Spadłem nie chcąco, wchodzę, no z góry można atakować. No, bym powiedział takie 6 na 10 daję. Takie 6 na 10 to tak słabo mnie oceniłeś, no ale dobra, twój wybór. A teraz patrzcie na mój zamek! Wow, co jest grane? Ej, dlaczego on jest taki wielki? To jest mój zamek, który ja budowałem teraz. Nie, ja nie wierzę w to, ja nie wierzę. Jak nie wierzysz? Przecież to... No to jest za duże, to jest za duże, to by musiało ze 100 osób ci tu pomagać. Co? 100 osób? Ale żadnych widzów tu nie ma. No normalny by wybudował taki wielki zamek w jedną osobę, toż to nie jest możliwe. Ale nie ma przecież nikomu... Ej, widzowie, napiszcie mu, że przecież wy ze mną nie byliście. No kto był z wami? Nie, ej, z nami. Środek, jak tu wygląda? No nie, jeszcze kraty, co? Ty byś nie miał takiego pomysłu tu. Ktoś ci musiał w tym pomagać. Niemożliwe, że ktoś mi pomagał, dlatego, że byłem tu sam. Jestem cały czas sam tutaj jestem, no. Nie było teraz czapkę. Ja tu nikogo nie widziałem, ale nie, ja to do świadomości nie mogę przyjąć, że ty normalnie to sam robiłeś. No i patrz w środek jak wygląda, bo zobacz środek. No jestem, tylko nie, gdzie tu wyjście i rozbijam go trochę. Widzisz? Jest przeogromny, daje dychę, ale mi to samo tak śmierdzi, jak i ten domek, który wcześniej postawiłeś. Nic tu nie śmierdzi, wszystko jest okej. No a teraz przechodzimy do kolejnej, ostatniej budowli. A czy Patrycja jeszcze miała mi ocenić? A Patrycja co mi daje? Jaką ocenę dostaję od Patrycji? Uwaga, dostaję ocenę i... Co to jest? 10! Wow, dobra, mamy! Elegancko wygrywam ja. Ostatnia budowla, lecimy do trzeciej budowli. Jaką to będzie, uwaga, domek na drzewie. Robimy wielkie drzewo. Domek na drzewie? Co? Robimy wielkie drzewo, budujemy, dawajcie, robimy dobra, drzewo. Dobra, jak kiedyś byłem w tym dobry, w prawdziwym życiu miałem domek na drzewie. Tak, właśnie, budowaliście kiedyś domek na drzewie w prawdziwym życiu, czyli u siebie w domu, na przykład, albo ja kiedyś jak byłem mały, to pamiętam, robiliśmy taki właśnie i przybijaliśmy gwoździe do drzewa, pamiętam, robiliśmy takie schodki i wtedy były deski u góry, no. Domek na drzewie, czyli jakbyśmy na drzewie chcieli zamieszkać. Ja jestem ciekawy, widzowie, wy macie taki domek na drzewie obok siebie, czy nie? Napiszcie w komentarzu, ja sobie przeczytam i przydam wam serduszka, bo ja aktualnie nie mam, kiedyś miałem przez chwilę w lato, ja daję, okej, to jest moje drzewo, teraz dajemy zieleń, czekaj, zieleń. No, tutaj dajemy sobie. O, teraz mamy te z Lego. Mamy teraz Lego liście. Lol, Lego liście, ty. Tak liście nie wyglądają, ale to są Lego liście. Nadajemy ja sobie tutaj. Normalnie tu drzewo stawiam, chłopie, i tutaj z boku będę budował domek i on będzie przyczepiony, przytwierdzony do tego drzewa i on będzie taki ładny, że jeszcze takiego ładnego nie widziałem. Właśnie, ja już buduję domek, no i się skupiam, pełne skupienie mam teraz. Po dłuższej chwili zrobiłem coś takiego. Zobaczcie na to, jak to wygląda. Może być lepszy od was. A jaki wam idzie, Sebek? Jak idzie, Patrycja? Nie ma szans ze mną. Ja już taki elegancki, ładny mamy postawiony, że chłopie, nie widziałeś nigdy takiego na oczy, szczerze razem, mówiąc. Tym razem nie wkleiłem, widzowie. Zbudowałem, zobaczcie, tak wygląda mój domek na drzewie. No może być, co? Niech jest, a zobaczmy. Sebek ma fajny taki. A Patrycja, wow, ej, oni mają solidne. Mój... Taki jest zbyt bardzo kwadratowy, bym powiedział. Zbyt bardzo kwadratowy. Czekaj, bo jakoś mi czasami ucieka. Zbyt bardzo kwadratowy jest taki. Więc może byśmy... wkurzam się, bo ja nie mogę być gorszy. Ja muszę być lepszy, wiecie co? Ale się zdenerwowałem. Weźmy sobie, wpiszmy schem. Load. Powiem wam, że ja już ten domek raczej chyba kończę. Okej, kończymy. Dobra. Kończymy. Po. Budujemy. Co jest? Sebek! Skończyłem! To co, kończymy? Kończymy! Dobra, to koniec, ja wychodzę! Zobacz to! Ej, co jest grane? Że co, że niby ty to postawiłeś, że to niby twój domek na drzewie jest? Nie. Ja odpuszczam. To jest niemożliwe. Nie ma opcji takiej, żeby takie drzewo wielkie postawić w przeciągu, nie wiem, ilu minuty. No, tu słyszę jakieś dźwięki w ogóle. Ktoś chodzi?
E30. Ej, zbierz książkę, lol, jakieś książkę. Ej, jakie to drzewo jest zwalone, co? No, ja budowałem. Ej, to drzewo jest takie wielkie. Ja nie wierzę, ja kończę, słuchaj. Sebek ja mam opuszcza. Swoje tutaj Sebek małe. Sebek odchodzi, wkurzył się, Sebek. Czekajcie, gdzie Sebek odchodzi, poważnie? Czekaj, Sebek tam jest, Sebek odlatuje. Nara, ja idę, nara. Ej, widzicie go, widzicie? Odlatuje. Poleciał, wkurzył się. A Patrycja, ty co sądzisz? Jaką ocenę dajesz? Ciekawe, czy się Patrycja wkurzy. Patrycja, co sądzisz? Czekaj, ona to jest w wodzie. Nie no, tym drzewem się zbyt bardzo zdradziłem, nie? Przecież to drzewo było zbyt wielkie. Nie sądziłem, że to będzie. Uwaga, Patrycja, co napisze? Patrycja, co napiszesz? Co ona napisze teraz? Czy ona ucieknie, czy ona się wkurczy jak Sebek? Bo ona nie wiem, czy mi w to uwierzy. No, patrzymy. Dziesiątka, ha, ona mi da dziesiątkę. Wygrałem. Ale poleciała, się wkurzyła. Dobra, słuchajcie widzowie, to był właśnie konkurs budowania z Lego. Jak wam się podobało, było mega śmiesznie. Wpadajcie na mój sklep Smile Slow Team. Szaliki dostępne, czapki dostępne, cały zestaw zimowy dostępny. I nie tylko, bo też są poduszki, tam z tyłu widzicie, bluzy, koszulki z napisem świątecznym Smile Slow Team. Pierwsza nie w opisie, smileslow.pl. Widzimy się jutro, woohoo!